To prawda, w dwóch pierwszych meczach nie pokazałem się z najlepszej strony. Nie wykorzystałem szansy, którą dał mi trener po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Ale już w Słupsku dostałem kolejną szansę, wyszedłem, trafiłem dwa pierwsze rzuty, złapałem pewność siebie i mam nadzieję, że teraz w piątym meczu będzie jeszcze lepiej i ten mecz wygram. Nasza taktyka na ten mecz była taka, aby powstrzymać zawodników rzucających, aby pomagać naszym wysokim. Założyliśmy, że będziemy pomagać od Adriana Kordalskiego, wykorzystał on to, trafił otwarte rzuty, dołożył do tego punkty z penetracji, wykorzystał nasze błędy w obronie, ale wyciągnęliśmy z tego wnioski i w piątym meczu zrobimy wszystko, aby mecz z jego strony nie wyglądał tak samo jak mecz czwarty. Rozegraliśmy już między sobą 4 mecze, teraz jest 5 mecz decydujący. Myślę, że tutaj dużo nie będziemy zmieniać. Atak nie jest problemem, ponieważ rzuciliśmy w drugim meczu 100 punktów, ale zespół z Słupska rzucił o 2 więcej. Myślę, że głównym powodem była zła obrona. Wystarczy, że zrealizujemy to, co zakładamy sobie przed meczem, zrealizujemy założenia trenera i o wyniki kibice powinni być spokojni.